Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj tutorial makijażowy i dzisiaj będzie rozpracowywana ta propozycja, którą mam w tym momencie na sobie. Więc jeśli podoba się Wam ta propozycja makijażu studniówkowego, wieczorowego, karnawałowego i chcecie dowiedzieć się, jak wykonać go krok po kroku, zostańcie ze mną. No to zaczynamy. Na sam początek nakładamy bazę pod cienie. W tym celu będę używać kamuflaży z firmy Kryolan. Teraz przechodzimy do cieni i pierwszym, jaki będę aplikować, to jest krystal z firmy MAC. Jest to biała perła. Ten cień nakładamy w wewnętrznym kąciku oraz pod łukiem brwiowym. Następnie przechodzimy do cienia Inglot numer 501. Jest to taki beżo-popiel z drobinkami srebrnymi i będziemy ten cień nakładać na powiekę ruchomą, mniej więcej do połowy. Oczywiście cień ten blendujemy z cieniem białym. Ten sam cień za pomocą pędzelka Hakuro numer H74 nakładamy w załamaniu powieki. Rozcieramy ten cień również ku górze, delikatnie nachodząc na biel. Kolejny cień, jaki będziemy nakładać, to będzie numer 147, również z firmy Inglot. Będziemy go aplikować w zewnętrznym kąciku naszego oka oraz będziemy mocniej nim definiować załamanie powieki. Wracamy do pędzla blendującego i rozcieramy krawędzie. Następny cień, jaki użyję, to będzie również Inglot numer 65. Jest to taki grafitowy kolor z drobinkami błękitno, zielono, fioletowo, srebrnymi. Tym cieniem będziemy jeszcze mocniej definiować załamanie powieki oraz wzmacniać sobie zewnętrzny kącik. I oczywiście wszystko blendujemy. Następnie przechodzimy do klasycznej matowej czerni i tym cieniem akurat ja użyję z firmy Glazel. Będziemy rysować linię wzdłuż linii rzęs na górnej i na dolnej powiece. Tym samym czarnym cieniem wzmacniamy również kącik zewnętrzny. Następny krok to nałożenie pyłku i w tym celu użyję z firmy My Secret Stardust w kolorze 10.
Następnie przechodzimy do eyelinera i w tym celu niezmiennie Maybelline króluje. Będziemy nim wzmacniać górną linię oraz rysować dolną linię wodną. Zostały jeszcze dwa kroki. Pierwszy to będzie wytuszowanie rzęs za pomocą tuszu z firmy Yves Rocher Sexy Pop, a następnie przykleję rzęsy z firmy Ardell Demi Wispies. Moi drodzy, i tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Jeśli tak, oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i zachęcam również do subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was ciepło. Pa, pa!